Nazywam się Paulina Ligowska i zachęcam Was do uprawiania snowboardu. W snowboardzie najfajniejsze jest wszystko. W zasadzie nie ma rzeczy, która mi się nie podoba i która mnie nie nakręca. A chyba najfajniejsze jest to, że jest po prostu dla każdego. Nie trzeba być doskonałym sportowcem i chodzić dzień w dzień na salę, żeby trenować. Ale można się wybrać z kolegami, z koleżankami, wybudować sobie małą skocznię, porobić różne triki frontside'owe, backside'owe, wiadomo, w jedną lub drugą stronę. Można robić salta, można jeździć po railach. To jest coś, co my nazywamy zajawką. Kiedy zaliczy się taką przeszkodę jak ta, czy ta, jest się pełnym energii, adrenaliny, po prostu uśmiech na twarzy przez cały dzień. Ciężko jest to opisać, naprawdę. W życiu młodego człowieka najważniejsza jest pasja. Ja nie jeżdżę długo, nie jestem naprawdę specjalistą w takich rzeczach jak to. Robię to tylko dla przyjemności. W mieście, po szkole. Jest to o wiele lepsze niż siedzenie w domu przy komputerze. Spróbujcie tego w rzeczywistości. Każda pasja jest świetna. Taka ciekawostka, że nawet kiedy my mamy wolny czas, to najczęściej co robimy? Jedziemy na deskę. Niektóre z trików, choć wyglądają dosyć trudno, są naprawdę łatwe i można nauczyć się ich w ciągu kilku dni i po paru godzinach treningu. Wow. Brawo, zrobił bardzo, jak widzieliśmy, efektowną iguanę. Moim ulubionym trikiem jest salto zwane iguaną, to jest takie salto do przodu przez bok. No, trzeba być bardzo zdeterminowanym i bardziej chcieć wykonać dany skok, niż myśleć o tym, co się może stać podczas upadku. I nie wiem, poukładać sobie wcześniej w głowie, jak ten skok należy wykonać i nie zastanawiać się, co będzie, jak nie wyjdzie. Halfpipe to jest nasza konkurencja olimpijska. Halfpipe jest połową rury. Jest to konstrukcja śnieżna, w której snowboardziści wykonują różne elementy. Pipe jest pochylony w dół o kilkanaście stopni. Ma oczywiście dwie ściany, backside'ową i frontside'ową. Co ważne jeszcze jest to wysokość ścian. Wysokość wynosi od 6 do 7 metrów. Także musimy mieć bardzo dużą prędkość. Wjeżdżamy do pipe'u. Wyjeżdżamy na tą 7-metrową ścianę i jeszcze musimy ze 2 metry skoczyć do góry. W pipe średnio wykonujemy 6-7 skoków w zależności od długości. Także jest to niełatwe zadanie, ale daje niesamowitą frajdę. Aby dojść do takiego poziomu zawodniczego i profesjonalnego, żeby startować w zawodach, trzeba trenować bardzo różnie. Niektórzy, zależy to wszystko od predyspozycji, na pewno od talentu, od odwagi, także to jest kwestia bardzo indywidualna, ale moim zdaniem bardzo łatwo jest zauważyć, czy ktoś nadaje się do tego, żeby być zawodnikiem snowboardowym. Są tutaj z nami dwie dziewczynki, które mają 9 i 10 lat i po kilku dniach zrobiły taki postęp, no, że widać gołym okiem. Także zachęcam Was do uprawiania snowboardu. Bierzcie deski, chodźcie na stok i sięgnijcie po medal.